Bajka pod tytułem Skarb Złotego Lasu. Ale zanim przejdziemy do bajki, zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę. Dawno, dawno temu, w odległej krainie, istniał tajemniczy las o złocistych drzew. Nazywano go Złotym Lasem, ponieważ każdy liść, każda gałązka i każda trawa miała piękny, złoty połysk. Mówiono, że w głębi tego lasu ukryty jest najcenniejszy skarb na świecie. Jednak nikt z odważnych poszukiwaczy, którzy próbowali go odnaleźć, nigdy nie wrócił. Wśród mieszkańców pobliskiej wioski krążyła legenda o dzielnym chłopcu o imieniu Mikołaj. Był on odważny, ciekawski i zawsze gotowy pomóc innym. Pewnego dnia, kiedy siedział pod wysokim dębem i słuchał opowieści starszych, usłyszał o skarbie Złotego Lasu. Postanowił, że właśnie on odnajdzie ten skarb i przyniesie go swojej wiosce, by uczynić ją bogatą i szczęśliwą. Zapakował swój plecak pełen jedzenia i przyborów, by przetrwać długą podróż przez gęste zakamarki Złotego Lasu. Wyruszył samotnie, bez strachu, gdyż wiedział, że jego serce napełnione jest odwagą i życzliwością. Przemierzał las przez kilka dni, spotykając po drodze różne zwierzęta, które stały się jego przyjaciółmi. Pewnego wieczoru Mikołaj znalazł schronienie w małej grocie, gdzie mieszkała Mysia, mała myszka. Była to sympatyczna i mądra myszka, która miała wiele doświadczenia z życia w lesie. Pomogła Mikołajowi nauczyć się znaków i szlaków, by uniknąć niebezpieczeństw, jakie mogły go spotkać w głębi lasu. Kolejnego dnia Mikołaj natknął się na pełne życia leśne wróble. Były to radosne i wesołe ptaki, które opowiadały mu o ukrytych skarbach lasu. Z uśmiechem na twarzy przekazały mu jedno ważne ostrzeżenie. Skarb Złotego Lasu nie jest zwykłym skarbem. To skarb dobroci i miłości, który może przynieść szczęście całej wiosce. W międzyczasie Mikołaj spotkał spokojną żabę, która mieszkała nad małym jeziorem w głębi lasu. Żaba była mądra i spokojna. Znała odpowiedzi na wiele tajemnic. Nauczyła Mikołaja, że prawdziwy skarb leży w sercu każdego z nas, a Złoty Las jest tylko przypomnieniem, by go odkryć. Kiedy w końcu dotarł do najgłębszej części Złotego Lasu, Mikołaj znalazł miejsce pełne blasku i magicznej atmosfery. Był zdumiony widokiem setek małych świetlików, które świeciły jak drobne gwiazdy. Wtedy usłyszał delikatny głos, który przemówił do jego serca. Odnalazłeś najcenniejszy ze skarbów. Skarb dobroci, miłości i przyjaźni. Mikołaj zrozumiał, że prawdziwy skarb nie ma fizycznego kształtu, lecz jest wewnętrznym bogactwem, które można podzielić z innymi. Wziął kilka złotych liści, które świeciły w jego rękach i zaczął wracać do swojej wioski, mając teraz świadomość, że skarb Złotego Lasu już w nim mieszka. Gdy Mikołaj wrócił do swojej wioski, wszyscy mieszkańcy byli pełni podziwu, widząc, jakie piękno przyniósł ze sobą. Opowiedział im o magicznych spotkaniach z myszą, wróblami i żabą, a także odkryciu prawdziwego skarbu w swoim sercu. Od tego czasu wioska była szczęśliwa i pełna miłości. Złoty Las stał się miejscem, gdzie ludzie przychodzili, by uczyć się, jak cenić prawdziwe wartości i jak dzielić się dobrem ze światem. A Mikołaj stał się mądrzejszy i jeszcze bardziej życzliwy, żyjąc wśród swoich kochających go sąsiadów. I tak kończy się bajka o Mikołaju i skarbie Złotego Lasu, która uczy nas, że najważniejszym skarbem jest dobroć i miłość w naszych sercach, które możemy dzielić z innymi, by uczynić świat piękniejszym miejscem, a Złoty Las nadal świecił swoim złotym blaskiem, przypominając każdemu, kto do niego zaglądał, o prawdziwym bogactwie w sercu. Koniec, a wy pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji oraz łapki w górę.